Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w tym przepięknym, urokliwym, cudownym miejscu, jakim jest Płockie Towarzystwo Wioślarskie, które to istnieje od 1882 roku, a dzisiaj szanowny gość, reprezentant Polski, Igrzyska Olimpijskie Ateny. Boguś, płakałem wtedy, jak oglądałem Twoje wyczyny, Twoje zmagania na Igrzyskach Olimpijskich. Zresztą, proszę Państwa, znajdujemy się na miejscu i w klubie, który dał najwięcej olimpijczyków. Dał, no oczywiście to wytrenował, wyszkolił najwięcej olimpijczyków z miasta Płocka. Bogdan, okres pandemii, to jest najważniejsze pytanie, które teraz Ci zadam. Chciałbym, żebyś opowiedział, jak to naprawdę wygląda i czy mamy wśród Twoich podopiecznych te wschodzące gwiazdy Igrzysk Olimpijskich. To jest też bardzo ważne dla nas, dla kibiców sportu. Witam serdecznie. No, okres pandemii, myślę, tak jak dla wszystkich sportowców w całej Polsce, tak dla nas tutaj w klubie, to bardzo ciężki okres. Zawodnicy przez ten czas trenowali sami w domu. My nie do końca mieliśmy kontrolę nad ich postępami i ich przygotowaniem. Chociaż staraliśmy się korzystać ze wszystkich możliwych technologii, jakie dzisiaj mamy dostępne. Przesyłali nam zdjęcia, przesyłali nam realizację swoich planów treningowych, które im wysyłaliśmy. Przesyłali, bo oni mają pomiary. Dosłownie. Mogli mierzyć sobie tętno, korzystali z ergometrów wioślarskich, które mieli w domu. Mogli wysłać dane z licznika, dane ze sportestera, czyli z zegarka z pomiarami tętna, więc jakąś kontrolę mieliśmy nad nimi, no ale nie jest to wiadomo to, co byśmy mieli zawodnika tutaj przy sobie i mogli zejść czy na wodę, czy trenować na siłowni, będą czy na ergometrze. Będą tu, bo oni wszyscy są fajni, oni mają już jakieś tytuły, mistrza Polski, wicemistrza Polski, rozumiemy dalej, mistrzostw Polski, fajna ta młodzież. No, młodzież jest fajna. Czy będą z nich olimpijczycy, ciężko jest powiedzieć w tej chwili, no bo każdy z nich jest na początku, ale powiedzmy, są w kadrze narodowej, każdy jest na początku swojej drogi. Tak, ja miałem między innymi dwóch zawodników w ubiegłym roku, którzy już, można powiedzieć, zahaczyli reprezentację Polski, startowali w zawodach Cap de la Jeunesse. To jest dla rocznika młodszego w kategorii juniorów takie małe mistrzostwa świata, można powiedzieć. No i niestety przez tą pandemię, którą w tym roku mamy, ci zawodnicy mieli być trzonem w długich wiosłach w reprezentacji Polski juniorów. Niestety wszystkie zawody, które były po drodze odwołane, Mistrzostwa Europy, starty kontrolne w Monachium, Mistrzostwa Świata, te zawody są odwołane. Prawdopodobnie będą dla nich Mistrzostwa Europy na koniec września i mam nadzieję, że do tego czasu dotrwają. A zobaczymy ich w Płocku, sprint będzie tutaj. W tym klubie wioślarskim bardzo się cieszę. Na ile oni są w tym momencie, bo pamiętasz i ich znasz, że jesteś zawodnikiem od lat, kadra polskiej. Ten czas, to jest maj przecież, sezon w pełni, tak można powiedzieć, byłby, a nie byłby, jest. Tak. Na ile oni są przygotowani na 100% do regat? Czy ten okres pandemii spowodował, że ich przygotowanie jest o wiele gorsze? To znaczy, my jako trenerzy też zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że no jeżeli zawody są odwołane, powiedzmy kontrolne regaty dla nich juniorów, później długi dystans był odwołany, później regaty w Monachium, to też nie było sensu przygotowywać ich na 100% do tych zawodów, bo mijało się to z celem, tak? Nie było takiej potrzeby. Teraz mamy informację, że kolejne dla nich zawody kontrolne też są odwołane i no, trzeba po prostu podtrzymywać jakby ich formę, a nie budować do przodu do konkretnych zawodów formę, tak? Dobrze, Boguś, dziękuję Ci bardzo. Życzę Ci, żebyś nie jednego wysłał na Igrzyska Olimpijskie ku naszemu zadowoleniu i swojej satysfakcji, nie ulega wątpliwości. A teraz zapraszam na wypowiedzi zawodników Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Czym dla nich jest ten okres pandemii? Okres, z którym muszą się zmierzyć i mierzą się po raz pierwszy w życiu. Ciężko się trenuje. Brak siłowni też dużo zmienił. A tak to dużo trenowałem na ergometrze, biegałem, jeździłem na rowerze. Trener nam wysyła plan treningowy, a my potem odsyłamy.
Jest to dla mnie strasznie ciężki czas, ponieważ ja jestem osobą, która uwielbia ludzi, uwielbia spotykać się z innymi, uwielbia trenować wspólnie z innymi ludźmi, a gdy jestem w domu, mam ergometr, ale to nie jest to samo, jest dla mnie dużym oporem, żeby zrobić całkowicie ten trening, który powinienem. Na pewno ten okres daje dużo do myślenia, a przede wszystkim dla mnie osobiście jest to duży strach przed tym, co dalej z trenowaniem, z zawodami. Mam nadzieję, że część tych dużych imprez typu Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy się jednak odbędą, chociaż na razie no, stoi to pod znakiem zapytania, ale jestem pełen nadziei. Tęsknię na pewno za regatami, za wyścigiem, za konkurencją i przede wszystkim za tymi ludźmi, z którymi trenuję, z innych miast, z którymi się ścigam. Jest to, to jest dla mnie całe moje życie, a teraz niestety trochę to stanęło i jest naprawdę dosyć trudno. No, okres pandemii jest dla mnie ciężki. Nie miałem motywacji do trenowania za bardzo w domu. Na początku fajnie mi się trenowało, ale jakoś tak po 2 tygodniach zabrakło mi motywacji i nie za bardzo chciało mi się trenować w tym okresie. Ale już tu wróciliśmy na szczęście do klubu i już mi się chce trenować. Zdecydowanie dla mnie jeden z najcięższych okresów sportowych, jaki przeżywałem w swoim 6-letnim doświadczeniu sportowym. Jest ciężko, trener udostępnił nam ergometry. Między ergometrami staram się wykonywać jakieś ćwiczenia ogólnorozwojowe, biegać, jeździć na rowerze. Można powiedzieć, że już mam dosyć tego trenowania w domu. Brakowało mi takiego spotkania się ze znajomymi w klubie. Myślę, że sąsiedzi też mieli mnie dość, bo ergometr generował dosyć duży hałas. Bardzo tęsknię za regatami zdecydowanie. Myślę, że klub wioślarstwa jest przede wszystkim rywalizacja na wodę i dlatego trenuję ten bardzo fajny sport. Trenowanie jest bardzo utrudnione przez to, że jest brak motywacji, biorący się z uwagi na to, że nie mamy koło siebie kolegów, którzy motywują nas oraz trenera. W domu ciężko się zabrać, żeby trenować. No, ten okres jest trudny jak dla wszystkich. Trenuję w domu, mam ergometr w domu, robię treningi. Czasami sobie odpuszczam, bo mi się nie chce, ale tak to ogólnie staram się trenować regularnie. Najbardziej to brakuje mi chyba zawodów i rywalizacji. Dla mnie w sumie to był dobry okres. Trenowałem sobie w domu, przygotowywałem się do matury. Mogłem robić treningi, kiedy chcę, chociaż brakowało tutaj kolegów z klubu, żeby tak wspólnie razem robić treningi. No jest to dla nas wszystkich bardzo ciężki okres, ponieważ tak jak wszyscy lubimy trenować w grupie razem, jest motywacja większa, wszystko przebiega to w ogóle w inny sposób. No mówię, to jest bardzo ciężkie dla wszystkich. Trenowanie w domu nie było też, bo mówię, nie było tej motywacji podczas, no na przykład tak jak ja osobiście, wstałam rano, miałam sen o zawodach, no mówię, aż się łezka kręciła wokół, bo to emocje, ta adrenalina, wszystko, to człowiek za tym po prostu tęskni. No, miejmy nadzieję, że to się jak najszybciej skończy. Ja osobiście uważam, że wszyscy zawodnicy daliśmy radę, wspieraliśmy się nawzajem, a o to chyba przede wszystkim chodzi, żeby się nawzajem motywować do tego, a zwłaszcza w tym dla nas trudnym okresie. Czekam na wiadomość, kiedy pojedziemy na obóz, to spakuję walizkę po prostu w 5 minut i tylko pojadę, żeby wystartować, spędzić czas znowu z kolegami, koleżankami, wystartować, pościgać się, bo to jednak tęskno za tym, tego się nie zapomina. Jak idą prace teraz z twoimi podopiecznymi, jak prace w klubie, jak się w ogóle klub w tym momencie organizuje? To znaczy po raz pierwszy od stanu wojennego obiekty klubowe zostały zamknięte. Co prawda wtedy w 1981 roku to trwało tylko kilka dni, natomiast teraz byliśmy zmuszeni zamknąć klub na prawie 1,5 miesiąca. Dzisiaj powoli ten sport jest już odmrażany, a wioślarstwo jako dyscyplina indywidualna może trochę sobie lepiej radziła niż inne dyscypliny, bo wioślarze mogli sami troszkę trenować. Jednak to trenowanie w pojedynkę, na pewno jak zawodnicy się sami wypowiadali, to nie jest to samo co trenowanie w grupie, gdzie jeden drugiego motywuje, dopinguje do ciężkiej pracy. No i jest ten element przede wszystkim obecności trenera, który niestety ma tę rolę też, żeby zawodników poganiać do ciężkiej pracy.
to prawda. Tego zabrakło i dlatego na początku ci zawodnicy sobie radzili jakoś te pierwsze dwa tygodnie, bo akurat byłem w kontakcie z zawodnikami, mieliśmy kontakt z środkami drogi elektronicznej. W każdym razie na początku było fajnie, zawodnicy realizowali te treningi, potem już coraz gorzej z tym było, z tymi sprawozdaniami przysyłanymi do mnie, no i chociaż ja się spodziewałem, że tak będzie. Niestety, jak nie ma tej rywalizacji między zawodnikami, tej działalności w grupie, w stadzie, to ten sport traci swoją istotę. Oni wszyscy są ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego, więc czasami byłem zaskoczony, prezes i trenerze, że brakło im tej motywacji. Czy macie coś tak naprawdę między nami, teraz szczerze, sobie do zarzucenia, że nie daliście rady ich zmotywować, czy nie dało się po prostu rady w tym okresie? To było tak trudne. Ja myślę, że nie dało się, dlatego że oni, taki typowy dzień u sportowca w Szkole Mistrzostwa Sportowego składa się z tego, że on po prostu musi iść i do szkoły, realizować obowiązki szkolne i potem za obowiązki sportowca. Dwa razy dziennie trenuje. Tak. Natomiast ta pandemia rozleniwiła nas wszystkich, no bo ja nie mówię, że my jesteśmy bez winy, bo my jako trenerzy też jesteśmy rozleniwieni trochę tym, bo nie ma tego pośpiechu. Przede wszystkim nie ma celu, do którego się zbliżamy. Ta cała periodyzacja, co jest charakterystyczne dla sportu, legła w gruzach. My dzisiaj, nawet kiedy się ten sport już powoli odmraża, stosujemy trening zastępczy tak naprawdę. Bo trenujemy i na wodzie, i na lądzie, i biegamy, i siłujemy na siłowni. Natomiast nie wiemy, kiedy odbędą się pierwsze zawody tak naprawdę. Bo jak masz cel jakiś, do którego zmierzasz, to wtedy już ten trening jest podstosowany pod to. Natomiast no, zresztą im wyższy sport na wyższym poziomie, tym większy problem jest. My jesteśmy akurat, prezentujemy ten średni poziom, to znaczy na szczeblu krajowym głównie, bo mamy też zawodników na szczeblu międzynarodowym, którzy też dotychczas wiedzieli, że jadą na Mistrzostwa Świata czy na Mistrzostwa Europy, teraz nie wiedzą, czy pojadą, bo nie wiadomo, czy się odbędą. Ale na przykład olimpijczycy, którzy byli już nastawieni psychicznie na te igrzyska olimpijskie, które miały się odbyć i to miał być dla wielu z nich koniec kariery sportowej, uwieńczony medalem, nagle to wszystko się odsunęło o rok. To jest coś strasznego dla sportu. W momencie, kiedy ktoś powie z rządzących, że nie mogą się odbywać zgrupowania letnie, to sport może w ruinę popaść. Czyli trzeba będzie wszystko budować od początku. Tak, trzeba będzie wszystko, dlatego że te zgrupowania letnie, te obozy sportowe, które się w czasie wakacji odbywały, to było to, do czego zawodnicy dążyli, to było to, co cementowało te grupy sportowe. No, jeżeli zostaniemy tego pozbawieni, to będzie ciężko. Myślałem, że nigdy nie będę rozmawiał w takim stylu z tobą i nie usłyszę nigdy tego rodzaju sytuacji, że teraz trzeba naprawdę się wziąć, zakasać rękawy i od początku budować i psychikę, i kondycję młodego człowieka. I to nie jest jego winy, jak mówisz. To nie jest jego winy, sytuacja... to nie jest z naszej winy, to jest sytuacja niezawiniona, natomiast musimy się odnaleźć w tej sytuacji. Akurat moja rola jest taka podwójna tutaj, bo jako szkoleniowiec, to co powiedziałem, to jestem przekonany, że to tak jest i to tak może być. Natomiast jako osoba, która odpowiada również za losy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, też jestem pełen obaw, co będzie ze sportem, z finansowaniem sportu przede wszystkim. Bo wiadomo, że koszty tej pandemii poniesiemy wszyscy jako społeczeństwo i to przez kilka lat. A wiadomo, że środki na sport są dzielone jako ostatnie. Bo to nie jest jakaś tak bezpośrednia potrzeba pierwsza. No ja wiem, martwisz się, bo chcesz, żeby ten poziom był ciągle utrzymany. Tak. Czyli tutaj byli zawodnicy, którzy zdobywają tytuły mistrza Polski, medale na regatach związanych z mistrzostwami Polski i jeszcze brali udział w międzynarodowych regatach, a tak naprawdę do Igrzysk Olimpijskich szykujesz swoich zawodników, bo tutaj stąd, jak już wspomniałem na początku, najwięcej, właśnie ile, prezesie, tutaj było reprezentujących barwy Polski Płockiego Klubu na Igrzyskach Olimpijskich zawodników i zawodniczek? No wychowaliśmy 5 olimpijczyków, z tego, przepraszam, 5 medalistów olimpijskich, a olimpijczyków mieliśmy 11. Tak. W sporcie amatorskim, a wioślarstwo to jest sport amatorski, liczą się Igrzyska Olimpijskie i do tego dążymy. I te zawody międzynarodowe to jest to paliwo, które dopinguje od najmłodszych lat zawodników. Jeżeli motywuje ich, żeby potem w starszej kategorii trenować chociażby,
Żeby mieć seniorów, niestety, to trzeba mieć takich juniorów, którzy już się ścigają na arenach międzynarodowych. Jak zrozumiałem, mogę tak spuentować teraz na końcu, że no regaty wioślarskie, czyli dla nich te zawody, dla nich to życie, dla nich ta woda tutaj nad Wisłą, w której jesteśmy. Jeżeli nie będzie regat wioślarskich, to może być mały sportowy dramat dla wszystkich klubów wioślarskich. A ratunkiem są regaty, żeby się chociaż jakieś regaty odbyły. Rywalizacja jest istotą sportu. Jak się pozbawi sport z tej głównej istoty, czyli rywalizacji, to nie ma sportu wtedy. No. Jest tylko... Czekamy na regaty, proszę Państwa, i tym akcentem dziękuję serdecznie. Ja w nie bardzo takim ciekawym. Zawsze mieliśmy o czym tu rozmawiać. Były medale mistrzostw Polski, zawodów międzynarodowych, ale nie przedłużajmy już tego, jak się okazuje, przykrego tematu. Mam nadzieję, że następne tematy wioślarskie będziemy już rozpatrywać w bardzo fajnym nastroju. No ja jednak jestem optymistą, jeśli chodzi o przyszłość, bo myślę, że w takich sytuacjach wioślarze są inne dyscypliny i myślę, że rolą państwa jest to, żeby nie dopuścić do takiej tragedii, żeby ten sport jednak odmrozić. Wszyscy się już nauczyliśmy żyć z tą pandemią. Myślę, że ta pandemia już będzie obecna cały czas, a my potrafimy już żyć z tym, także... Czekamy na regaty. Czekamy na zawody, które w wakacje na pewno się odbędą. Jestem przekonany. Wszystkim sportowcom, którzy nas słuchają, wszystkim kibicom sportu, którzy nas teraz być może oglądają i słuchają, życzę, żeby to się jak najszybciej skończyło, bo przecież nasi idole, nasi pupile, którym zawsze kibicowaliśmy, którzy gdzieś tam startowali, bądź w halach, bądź na boiskach, bądź w zupełnie innych arenach, bądź też na regatach, żeby ci idole sprawiali nam ogromną, wielką, fajną radość. No a my lubimy się spotkać i trzymać za nich kciuki i właśnie o ich sukcesach, porażkach, uśmiechach i łzach chcemy rozmawiać. Na razie nie można. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Bo 20 czerwca miały się odbyć tutaj na Wiśle Mistrzostwa Polski w sprincie wioślarskim. No niestety ze znanych względów nie mogą się odbyć, ale zawody zostały przeniesione na 12 września. Przepraszam. I na 12 września w sobotę zapraszam właśnie na Mistrzostwa Polski w sprincie wioślarskim tutaj do Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę na Szlakach Płockiego Sportu. Dzisiaj w Płockim Towarzystwie Wioślarskim klub istnieje od 1882. Kto będzie następny i gdzie pójdziemy w ten okres pandemii i do jakiego klubu? Oglądajcie następny program, na pewno będzie ciekawie. Dziękuję bardzo.